Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Tym razem zobaczycie, jak dorabiamy mały placek z kostki przemysłowej Behaton. Jak zwykle po korytowaniu wyrównujemy teren piaskiem. Całość ubijamy zagęszczarką. Następnie wykonujemy podbudowę z betonu B10. Z racji tego, że jest to plac przemysłowy, dajemy 20-centymetrową warstwę podbudowy. Następnie rozsypujemy 3-4 cm warstwę piasku, po którym ściągamy plan. Po raz kolejny równamy piasek oraz ubijamy zagęszczarką. Tym razem do ściągnięcia plantu wykorzystamy naszą mini koparkę Bobcat E19 wraz z łatą brukarską. Do transportu kostki wykorzystujemy wózki brukarskie, które strasznie przyspieszają i ułatwiają pracę. Jeśli masz jakieś pytania, daj znać w komentarzu. I pozostało tylko zagęszczanie oraz fugowanie całego placu. I to by było na tyle. Niech Wam się wszystko dobrze układa. Na razie, cześć! Zostaw łapkę w górę, komentarz i subskrybuj nasz kanał. Pozwól nam się rozwijać.